No i jedziemy dalej następną ścieżką. Ładnie wszystko tutaj widać. Tutaj mam taką czarną kreskę. Tą kreseczką muszą sobie celować na środek ścieżki i wtedy wszystko ładnie widać, tak? Nigdzie mi nie ucieka wtedy koło. Piesek siedzi, jedzie. Z tej strony jeszcze pokażę. Widać wszystko ładnie tyli. Jedziemy. Zestaw napędowy też super się sprawuje. I teraz tak, jak dojeżdżam do końca, to sobie tylko ciach i już jest to wyłączone. Jeszcze z jaką prędkością jeżdżę? 5,6 na godzinę. Wszystko leci. Ścieżka na wprost. Obroty tutaj tak trzymam na 1000 mniej więcej. A teraz 1100. I sobie powoli jeżdżą. Jakby ktoś pytał, jakie jest spalanie ciągnika przy takich zabiegach, no to samo przez siebie ta jazda na obrotach 1000-1100 to są bardzo małe, niskie obroty. Ten ciągnik pali mi coś około 1,5 litra na hektar przy opryskiwaczu. Tak, jest ładna działka, fajna, równa, nie ma tam zawracania, to dużo mniej to wychodzi. Więcej paliwa idzie na dojazd, jak na same takie opryski. Jakby ktoś pytał, dlaczego on jest z przodu, to proszę bardzo, tutaj sobie patrzę, tu i tu. Nie trzeba się obracać, ruch głowy to jest 45 stopni może. Nawet jadąc prosto, to i tak kątem oka widać, dokąd sięga opryskiwać i nic nie trzeba się obracać, szyja nie boli, jest to dosyć wygodne. No fakt faktem, że trochę tu zesłania, ale wystarczy go opuścić odpowiednio i wszystko jest dobrze. Dobra, kończę, bo tutaj zawrotka przy szosie, muszę zerknąć na samochody, bo ta strona mi zachodzi trochę na drogę i tam jest pochyła. A dlaczego belka mi zachodzi na drogę? To dlatego, żeby opryskać to pobocze drogi, bo tam rośnie bardzo dużo pokrzyw, różnego rodzaju chwastów, które leciały mi na pole. No i w tym roku tak opryskałem łącznie z tym poboczem całość, no i tak już ścieżka została. Wcześniej pryskałem dziewiątką jak na chwasty, to mi zabrakło cieczy roboczej na opryskanie tej działki. Tutaj jest łącznie 4 hektary razem z tym koprem i z tymi dyniami i z ogródkiem. A pszenżyta jest posiane gdzieś może ze 3,5. Także robota ładnie idzie, fajnie, pochmurno. Powinno dobrze działać. To na razie, trzymajcie się.